W tym roku odbyła się już 8. edycja konkursu Pięknego Czytania. Konkurs, jak sama nazwa wskazuje, polega przede wszystkim na tym, by uczeń wyraźnie, z odpowiednim akcentem oraz intonacją, przeczytał dwa fragmenty tekstu, swój wybrany i drugi wylosowany. Do tego ostatniego dołączone są pytania, na które każdy musi odpowiedzieć. Uczniów oceniała komisja, która po podliczeniu punktów wybrała najlepszych. W kategorii klas pierwszych trzecie miejsce zajęła Katarzyna Jaworska, drugie ex aequo Antonina Syska i Patrycja Chruściak, a zwyciężyła Gabriela Pietrzykowska. Idą drogą Jacek z babcią, idą do szkoły. A ile dzieci przed nimi? W szkole babcia pokazuje. Widzisz, tu jest twoja klasa. Pierwsza D. Przed drzwiami tej klasy stoi pani i trzyma za rękę dziewczynkę z warkoczykami. Auuu! Bądź dziewczynka. Chcę do mamy! Chodź, pójdziemy do klasy, mówi pani. Jacek mocno łapie babcię za rękę. Ja nie chcę, mamusiu! Płacze dalej dziewczynka. Bekca, myśli Jacek i puszcza babciny rękę. W grupie klas drugich na najniższym stopniu podium stanęła Oliwia Nowacka, na miejscu drugim znaleźli się Filip Kawecki i Oliwia Konarska, natomiast pierwsze miejsce zdobyła Julia Ciołak. Obrażarska pogniewała się na mamę i tatę. Przyszedł raz taki dzień, że Obrażarska pogniewała się na mamę i na tatę i na wszystkich w domu. Naturalnie przez to licho niepoczciwe, przez tego cudaczka wyśmiewaczka. A zaczęło się tak. Przyszła Obrażarska ze szkoły, teczkę rzuciła na krzesło i myk do kuchni. Bardzo lubiła zaglądać do kuchni. Lubiła pomóc czasem Karolci. Karolka robiła właśnie kluski na stolnicy. Wałkowała ciasto. Karolciu, moja złota, ja trochę powałkuję. Spojrzała Karolka na dziewczynkę i mówi, wałkować to wałkować, ale nie takimi brudnymi rękami. W przód trzeba ręce umyć. Skoczył na to cudaczek wyśmiewaczek do ucha Obrażarskiej i już namawia, co ono sobie myśli. Ta Karolcia, obraź się, ty sama wiesz, kiedy ręce myć. I panna Obrażarska nadęła buzią. Powiedziała, nie potrzebuję i wymaszerowała z kuchni nastroszona jak sowa. Usiadła w jakimś kącie i siedziała do samego obiadu. A cudaczek, licho niepoczciwe, śmiał się z niej i śmiał, póki mu brzuszek nie napęczniał jak ziarnko grom. Przy obiedzie był dalszy ciąg domów. Rodzice wybierali się do cioci. Będą sami starsi, tłumaczyła mamusia, i późno wrócimy. Pójdziesz do cioci innym razem. Ale panna Obrażarska nie chce innym razem. Chce dziś. W kategorii klas trzecich trzecie miejsce zajęli Patryk Moręgiel i Maksymilian Gongorowski, drugie miejsce Weronika Górak i Krzysztof Gola, a miejsce pierwsze Martyna Zimnicka i Marek Grzegorczyk. Mateusz otworzył drzwi, Maryla wybiegła szybko na jego spotkanie. Lecz kiedy jej wzrok padł na dziwaczną małą postać w przyciasnej, brzydkiej sukience z długimi, płomienno-rudymi warkoczami i oczami błyszczącymi radością, aż cofnęła się zdumiona. Co się stało, Mateuszu? Wykrzyknęła.
Gdzie jest chłopiec? Nie było tam chłopca. Odpowiedział nieśmiało. Była tylko ona. Wskazał dziewczynkę, uświadamiając sobie dopiero teraz, że nie zapytał jej nawet o imię. Nie było tam chłopca, ależ musiał tam być. Upierała się Maryla. Przecież prosiliśmy panią Spencer, żeby go przywiozła. Tak, ale nie zrobiła tego. Przyjechała z nią właśnie ta dziewczynka. Pytałem zawiadowcę stacji. Musiałem zabrać małą do domu. Nie mogłam zostawić jej na pustym dworcu, nawet jeśli doszło do jakiejś pomyłki. Ależ to niemożliwe! Zawołała Maryla. Podczas tej rozmowy dziewczynka milczała, a jej spojrzenie krążyło od Maryle do Mateusza. Wyraz radości zniknął z jej twarzyczki, gdy w pewnej chwili zrozumiała sens wypowiadany przez nich słów. Rzuciwszy swą drogocenną torbę, zrobiła kilka kroków do przodu i załamała ręce. Nie chcecie mnie! Krzyknęła. Nie chcecie mnie, dlatego że nie jestem chłopcem? Mogłam się tego spodziewać. Nikt nigdy mnie nie chciał. Zawsze tak było. Powinnam przewidzieć, że to było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Niedziela. Dziś miałem pierwszą zbiórkę harcerską. Na szczęście z drużyną 133. Namówiłem Rowleya, żeby też się zapisał. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, spotkaliśmy się z panem Barretem, harcmistrzem, który kazał nam wyrecytować ślubowanie, wierności i tym podobne rzeczy. A potem przyjął nas do drużyny, nawet dał mundurki. Rowley się ucieszył, bo uznał, że mundurek jest fajny. A ja cieszyłem się po prostu, że mam wreszcie czystą koszulę. Po włożeniu mundurków dołączyliśmy do reszty drużyny i zaczęliśmy zdobywać sprawności. Sprawności to takie małe naszywki, które dostają się za robienie różnych męskich rzeczy. Rowley i ja zaczęliśmy przeglądać podręcznik, żeby wybrać sobie jakąś sprawność. Rowley miał ochotę na coś trudnego, na przykład przetrwanie w dziczy albo sprawność fizyczną, ale ja zniechęciłem go do tego. Powiedziałem, że na początek powinniśmy zrobić coś łatwego i przyjemnego. W końcu wybraliśmy struganie. Okazało się, że to dużo trudniejsze niż sądziłem. Rzeźbienie czegokolwiek w kawałku drewna trwa całe wieki, a Rowley już po 5 minutach wbił sobie drzazgę w palec. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Podziękowania złożono również na ręce organizatorów, opiekunów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu.